Mapa nigdy wcześniej mnie nie wzywała. Ja myślę, że to nie dlatego ona tak wygląda. Właściwie to dlatego. I też dlatego, że wezwano cię do Królewskiego Pałacu na Equestrię. Co tam się może dziać złego? Mam z tobą pojechać? Nie, nie wolno. Mapa wezwała cię z jakiegoś powodu, tak? Ale może to pomyłka. Nie dlatego, że ty po prostu nigdy nie wzywała nas pojedynczo. Ja też się wcześniej nie stresowałam, ale teraz... Nie martw się, to pewnie jakaś błahostka. Może kucharze kłócą się o to, kto zrobił lepszą zupę dyniową. O, albo królewscy fryzjerzy walczą o grzebień. Albo może królewskie siostry mają ze sobą na pieńku. Nie! To jest bzdura. Luna i Celestia nie skłóciłyby się. Znowu. Mapa przysłała cię do rozwiązania problemu przyjaźni? Tak, księżniczko. Ale tu nie dzieje się nic złego, prawda, siostro? Nie, wszystko jest idealnie, jak zawsze, siostro. Twilight? Czy to ty? Skąd się wzięłaś? Królewski problem. To nie ja! Ja jestem w domu. Łatwe zaklęcie później ci pokażę. Ale dość o mnie. Sprawdzam, co u ciebie. Nie żebym była wścibska, tylko tak po przyjacielsku. To jak ci idzie? Nie za dobrze. Myślę, że to może być problem między Celestią i Luną. O nie, to straszne! Znaczy, dlaczego tak uważasz? Wiesz, jak to jest, kiedy ktoś mówi, że wszystko jest w porządku, ale ty czujesz, że coś jest nie tak. Nie. Tak właśnie zachowały się księżniczki, gdy mówiłam o problemie przyjaźni, tylko zrobiły to bardziej po królewsku. No, niestety nie mogę ci pomóc. Z powodu mapy i też dlatego, że nie wiem jak. To jest grube, naprawdę grube. Ale możemy pogadać, albo posłuchać muzyki. Kojąca, prawda? Bardzo dziękuję za śniadanie, księżniczko. Nie do wiary, że sama je zrobiłaś. Oczywiście, Starlight. To mi sprawia wielką przyjemność. To jest wyraz mojej troski o kogoś. Dzień dobry, siostro. Dołączysz? Jestem zmęczona. Przepraszam was. Wow, najwyraźniej bardzo źle dzisiaj spała. A, być może, ale ona jest taka każdego ranka. Więc myślę, że Luna rani uczucia swojej siostry, nie zdając sobie z tego sprawy. Biedna Celestia, jak miło, że codziennie robi dla siostry naleśniki. To twoja mentorka. Myślę, że bierzesz jej stronę. Być może. To co chcesz zrobić? Jeszcze nie wiem. Muszę zebrać fakty. Spytałam Lunę, czy mogę z nią spędzić wieczór. Księżniczka Luna czeka na panienkę. Powodzenia, Starlight! Wow, księżniczko Luno, robisz to każdej nocy? Lawenda ma uspokajający zapach. Pomaga zasnąć i zregenerować siły. Jakaś ty troskliwa. Dokładam starań, aby kucyki w tym zamku spokojnie spały. A ja na to zwiedzanie? To takie nudne. Och, ty to jesteś naprawdę. Ale jak zwykle moja siostra jest zbyt zajęta rozmową z dygnitarzami, żeby zwrócić uwagę na to, co ja robię. Obie księżniczki ranią się nawzajem, nie zdając sobie z tego sprawy. I zamiast pogadać o tym, coraz bardziej oddalają się od siebie. To są Celestia i Luna. Nie możesz im po prostu tego powiedzieć. Właściwie to właśnie tak zamierzam zrobić. Co? Zwariowałaś? To znaczy, postępuj tak, jak uważasz. To jest twoja misja. Jeny, dzięki, że we mnie wierzysz, Twilight. Wierzę, ale kiedy księżniczki się pokłóciły, Luna stała się Nightmare Moon, a Celestia musiała ją wypędzić aż na 1000 lat. To nie może się powtórzyć. Ale ja muszę coś zrobić. Księżniczki nie potrafią się ze sobą komunikować.
Wybacz, ale powiedziałaś, że one nie potrafią się komunikować, więc się zdenerwowałam. Nie pomagam, prawda? Nie. Wow, aż szkoda jeść takie cudo. To jest piękne. Jak mówiłam, lubię to robić. Hej. Księżniczko Luno, chwila. Jak wam wiadomo, mapa wysłała mnie tutaj z jakiegoś powodu i ja chyba już wiem, jaki to powód. Naprawdę? Och, ależ to wspaniale, Starlight. O co chodzi? O was. Że co, proszę? Ja myślę, że niechcący ranicie swoje uczucia, nie zdając sobie sprawy. Księżniczko Celestio, czy to sprawia ci przykrość, że Luna nie zauważa twoich wspaniałych śniadań, które dla niej robisz? Tak. A istotnie? Księżniczko Luno, powiedz Celestii, co czujesz, kiedy nie zauważa twoich wysiłków, jakie wkładasz każdej nocy w dekorowanie korytarza lawendą. Ja, no cóż, to nie jest miłe uczucie. Ja przepraszam, że nie zauważam tych twoich uśmiechniętych naleśników, ale ja pracuję w nocy. Ty jesteś porannym kucykiem, a ja się nie wysypiam. Myślisz, że ja się nie męczę? I to jeszcze jak? Bardzo przepraszam, że nie zauważam twoich kwiatów na ścianach, ale kiedy już udaję się na spoczynek, ledwie widzę na oczy. Ale pomimo tego robię wysiłek, żeby się uśmiechać. Uśmiechanie to nic trudnego. Jestem pewna, że księżniczka Luna nie chciała tego powiedzieć. I to cię tak wyczerpuje? Uśmiechy i bycie przez wszystkich uwielbiano? O, a ty to masz ciężko, prawda? Łazisz sobie w kółko po nocach, dając kucykom ładne sny. Och, to musi być męczące. No dobrze, a teraz przerwijmy na chwilę. Weźmy oddech. Nie masz pojęcia, jak to jest rządzić królestwem snów. Ale ty niby wiesz, jak to jest być mną. Och, oburzające. No tak. Teraz dowiecie się dokładnie, jak to jest być swoją siostrą. Och, coś ty zrobiła! Ja? Tak jakoś wyszło. Masz natychmiast zamienić nasze znaczki. Przepraszam, wasze wysokości, ale nie mogę, nawet gdybym chciała. To zaklęcie trwa całą dobę. Wydaje się dość radykalne, ale może to i dobry pomysł. Co? Jak same wiecie, każda z was uważa, że druga siostra nie wie, jak trudno być nią. Więc teraz ma szansę się dowiedzieć. Mnie się może przydać łatwy dzień i wreszcie przespana noc. Spróbuj. Ja nie miałam łatwego dnia chyba nigdy. Ale teraz mogę przespać dzień, a noc to będzie pestka. Dobrze, Starlight Glimmer, zrobimy to. Świetnie, nie macie wyboru. A ja przestaję gadać. Zamieniłaś im znaczki? Prawdziwe znaczki księżniczek? Myślałam, że już skończyłaś. To był właściwy krok. Oby. Nic panience nie jest? Nie, nic, tylko czytam ciekawą książkę. Myśli, że zwariowałam. Nie tylko on tak myśli. Jak widzicie, Celestia i ja zamieniłyśmy się dziś rolami. Zapewniam, że bez problemu przejmę wszystkie należące do Celestii obowiązki. Rozejść się! To jaki jest punkt pierwszy na liście zadań mojej siostry? Dziś masz parę wystąpień publicznych. Otwarcie sklepu, sędziowanie w konkursie róż, takie rzeczy. Wiedziałam, że dziś będzie łatwo, ale nie sądziłam, że będzie aż tak łatwo.
księżniczka Luna niezadowolona z kiermaszu uczniowskiego? Ależ nic podobnego! A jesteś skrzywiona. A nie specjalnie. Cały dzień się uśmiechałam. Policzki bolały, a na chwilę przestałam i wtedy on zrobił zdjęcie. Więc uśmiechanie się nie jest tak łatwe, jak myślałaś. Napisali tu, że przeze mnie szkoła nie zebrała wystarczających środków na wycieczkę. A nie chciałam, żeby tak się stało. Wiem, ale teraz już o tym nie myśl. Zgodnie z planem na obiad przybędzie grupa delegatów. Musisz zdementować pogłoski o wilkach w Białym Lesie. Kucyki w okolicznych wioskach żyją w strachu. Ale muszę coś z tym zrobić. Nie możesz. Udawaj, że nic się nie stało i pomóż tym kucykom. Tak Celestia by zrobiła. A witajcie, dobre wieści! W lesie nie ma żadnych wilków! W Białym Lesie wilki! Przykro mi, ale ciągle myślałam o tych biednych uczniach. Zazwyczaj mam dużo czasu, żeby w swoim tempie, w samotności przemyśleć różne sprawy. Ale twoja siostra nie ma tego luksusu. Księżniczka na pewno stanie po mojej stronie. Ja mam rację. Burmistrzowie! Delfia to najlepsze miejsce na tę inwestycję. Oczywiście, że tak! Przecież ci mówię. No to ustalone. Załatwiliśmy to w 3 godziny. Dyskusja była gorąca. Idziemy na golfa? A jak najbardziej. Dotrwałaś do końca dnia. Hurra! O tak. O, to ja pójdę się położyć. Dobranoc, Starlight. O, cześć, Starlight. Nie wiem jak ty, ale ja czuję się bardzo wypoczęta. A gdzie Luna? Już udała się na spoczynek. Doprawdy? O, czyli moje obowiązki były trudniejsze niż siostra się spodziewała. Księżyc wstał. To łatwiejsze niż podnoszenie słońca. Co teraz? No tak, wszyscy już posnęli. Luna pracuje samotnie. Och, ale ja sobie z tym poradzę. Muszę jedynie czuwać nad Ekwestrią, wchodzić do snów i chronić kucyki przed koszmarami. Moja lista była 3 razy dłuższa. No dobrze, całe miasto śpi. Ty mówisz do siebie, Celestio. Ale nie ma z kim pogadać. Na razie. Mogę rozmawiać z kucykami we snach? Mam ratować kucyki od złych snów, które nie są prawdziwe, więc będzie łatwo, tak? Doskonale, Celestio. I znów mówię sama do siebie. Troszczę się, troszczę się, troszczę się, troszczę się. Nie! To jest grube! Naprawdę grube! Starlight, jestem tu. Powiedz, co się dzieje. Zamiana waszych znaczków była błędem. Powinnam was pogodzić ze sobą, ale teraz jest jeszcze gorzej. Jak nie zrozumiecie, że potrzebujecie siebie, to... To ja wracam. Nie bój się, Starlight. Wiem, jak postępować z Nightmare Moon. Tak. A czy wiesz, jak... ze mną? To niemożliwe. Skoro Luna zamienia się w Nightmare Moon, to ty możesz zamienić się we mnie, Daybreaker. Lepszą, ładniejszą i potężniejszą wersję ciebie. Nie, nigdy nie stanę się tobą. Gdzieś w głębi duszy wiesz, jaką posiadasz moc. Nie potrzebujesz Luny. To nieprawda. Nawet jak byłyśmy oddzielnie, to potrzebowałam jej. O, błagam. Ty nie potrzebujesz nikogo. Możesz robić wszystko, co chcesz. A żeby to osiągnąć, wystarczy pozbyć się wszystkich kucyków, które stoją ci na drodze. Nie powinnam cię wysyłać na księżyc. Tylko cię zniszczyć! Nie, nie rób
tego! Dzień, noc, słońce, księżyc, Ekwestria potrzebuje was obu! Bez równowagi nie ma harmonii! Po co komu harmonia, gdy można mieć wszystko? Nie uda ci się pozbyć mnie tak łatwo, siostro. Chyba że chcesz mnie załatwić tym uśmiechaniem. Dosyć! Powiedziałam, że jestem mocniejsza od ciebie. O, tak dużo czerni. Rozumiem, smutek. Przydałoby ci się trochę... Słońca! Nie powinnam podejmować się tej misji! Ekwestria jest zagrożona! Ten uśmiech jest za duży, na pewno nie jest szczery. Dlaczego nie chcesz, żebyśmy pojechali na wycieczkę? Bo nie... To znaczy, ja chcę... Ten uśmiech jest za duży, na pewno nie jest szczery. Ten uśmiech jest za Celestia, duży, tak się cieszę, że... Widziałam wiele snów, ale takiego jeszcze nigdy. To sen Starlight Glimmer. Boi się, że to nastąpi, jeśli się nie pogodzimy. Co ja narobiłam? Zamiast im pomóc, wszystko popsułam. Musisz coś zrobić. To bardzo źle wpłynie na psychikę Starlight. Ale ja nie posiadam aż takiej mocy. Jeśli połączymy siły... Ja mam twoje moce, pamiętasz? To tak nie działa w snach. Ty musisz to zrobić. Och, Luno, ja nie potrafię. Myliłam się. Twoja praca jest niebywale trudna. Walczysz z koszmarami, pracujesz w ciemności i to całkiem sama. Potrzeba ogromnej siły i odwagi, żeby to robić. A ty masz te cechy. Dziś zastępowałam ciebie. Myślałam, że twoja praca to uśmiechanie się i bycie wielbioną, lecz myliłam się. Twoje obowiązki są bardzo trudne. Nie róbcie sobie tego! Aby pokonać Daybreaker, musisz tylko uwierzyć w swoją siłę. Ja w nią wierzę. Nie możesz mnie zniszczyć! Ja jestem tym wszystkim, czym ty chcesz być! Nie! Mylisz się! Ty nie istniejesz i już się nigdy więcej nie pojawisz! Pokonałaś ją! Tylko dlatego, że tu byłaś. Nie wiem, jak ty to robisz w pojedynkę. To pogadałaś ze sobą? Troszeczkę. To się dzieje naprawdę? Czy to nadal ten sen? Dzień dobry, siostro. Wiem, że miałaś długą noc, więc zrobiłam ci śniadanie. O, to miło. Jakie to pyszne. Dziękuję. Ja znam tę minę. Nie smakuje. Wiem, że zawsze zachowujesz się nienagannie i robisz to naprawdę wspaniale. Ale przy mnie tak nie musisz. W takim razie to jest okropne. No wiem. O, ale doceniam to, że się starałaś. Kocham cię, siostro. Ja też ciebie kocham. Czyli to było naprawdę? Albo nie było naprawdę? A to się stało teraz i nie w moim śnie? Już nic nie rozumiem. To było naprawdę. A to, co zrobiłaś, było wspaniałe. Mapa miała rację, przysyłając cię tu. Nikt inny nie odważyłby się na to, czego ty dokonałaś. Chcesz powiedzieć, że niewiele brakowało, żebym doprowadziła do katastrofy? Zrobiłaś to, co było potrzebne. Ten eksperyment jeszcze zbliżył nas do siebie.
chwila. Ja tego nie robię. To pewnie oznacza, że twoja misja jest zakończona. Wow! Muszę opowiedzieć Twilight! Ja już wiem! To znaczy nie wiem wszystkiego. Masz, przyniosłam ci szczoteczkę. Wpadłam tu towarzysko, a nie dlatego, żebym się martwiła, bo nie! Wiedziałam, że dasz radę. Jestem tak dumna z ciebie. Opowiedz mi wszystko. Zacznij od początku. Nie pomijaj żadnych szczegółów! Przy okazji jest jeszcze sprawa wycieczki szkolnej i taki mały problem z wilkami. Co? Patrz, słońce! Lecę się położyć.